Także widzicie Państwo, Gorbaczow, morderca, bo tak kłamał i odwlekał. Tak, 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 że to nie było takiego, czegoś jak Katynia. No, kłamstwo katyńskie, widzicie Państwo. No, Horwat. Mało co i tej nagrody Nobla by nie dostał jeszcze ten Harwaczow. Na zegarach 2:33, słucham Państwo Radia Maria. To czas oczywiście w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich, którzy poza Polską nas słuchają, Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Bądźcie drodzy pozdrowieni. Obejmujemy Was swoją pamięcią, również tą pamięcią modlitewną. Za chwileczkę również zapraszamy do tej wspólnej modlitwy. To, że głos Radia Maria dociera aż po krańce ziemi, to bardzo konkretna zasługa również wszystkich, którzy wspierają Radio Maria i dzieła przy nim powstałe, i za to wsparcie ze serca dziękujemy. To wsparcie ma bardzo różną formę. Za każdą formę wsparcia z serca Bóg zapłać. Za każdy dobry uczynek, który oferujecie w intencji Radia Maria i dzieł przy nim powstałych, za każdą modlitwę oferowaną w naszych intencjach, za każde cierpienie również oferowane w tych intencjach, jak również za dar serca. Składamy serdeczne Bóg zapłać. A naszą wdzięczność składamy dzisiaj m.in. na ręce następujących ofiarodawców. Państwa Janusza i Bożeny Dudzik, Państwa Ewy i Zygmunta XI, Pani Zofii Knapczyk, Pani Joanny Kopańskiej, Pani Anny Pacury, Pani Marii Para, Pani Genowefy Sokołowskiej, Pana Adama Radkiewicza, Państwa Ireny i Stanisława Stekla, Państwa Stana Janieni Szczochowicz, Państwa Henryki i Stella Dzioł, Państwa Franciszka i Janiny Fioder, Państwa Krystyny Józefa Grab, Pani Elżbiety Kopiec, Państwa Kazimierza i Martin Laskowskich oraz Pani Bernadette Lukans. Serdecznie dziękujemy. Byli to ofiarodawcy, są to ofiarodawcy z Stanów Zjednoczonych. Niech razem naszej wdzięczności będzie przede wszystkim modlitwa w drodze Waszej intencji. Niech również tym wyrazem naszej wdzięczności i tej radości będzie głos Radia Maria, które do Was dociera również dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. Niech również taką namiastką naszej
że nie powinniśmy się bać żyć, proszę Państwa.